No oczywiście. Że to takie proste. Nic, tylko odpowiednio was podejść. Nie poleciałeś na wyuzdaną nimfomankę, ale na biedną dziewczynkę potrzebującą opieki już tak. Co to jest? Jakaś zasadzka na mnie? Wojtek też brał w tym udział? Alan i Wojtek nie mają już za wiele do powiedzenia. Śpią słodko. W lesie. Dobrze otuleni ziemią. Już czas, byś do nich dołączył. No nie, no błagam cię, powiedz, że to jest żart. I że chcesz mnie przelecieć, tak? No oczywiście, że tak, bo przecież ja o niczym innym nie myślę, prawda? Tylko o bzykaniu. Wszyscy jesteście tacy sami jak mój ojciec. Jest niewiarygodne. No nie, no dobra, no z rodzicami nigdy nie jest lekko. Ale to chyba jeszcze nie jest powód, przy... Powiem ci, jak było. Moja matka nakryła ojca na zdradzie. Zresztą nie pierwszy raz, ale powiedziała, że ostatni. Zabiła jego i tą jego sukę też. A ja to wszystko widziałam. Wylądowała w psychiatryku, a ja w domu dziecka. Obiecałam sobie, że jak dorosnę, to zemszczę się na wszystkich niewiernych śmieciach. Rozumiesz już, czemu zginiesz?